co Eli zrobiła wczoraj w kindergarten? Esin i Malen, tak? Jakie ładne. Cześć, cześć kochani, witam się z wami w nowym filmiku, w nowym dniu. Mam nadzieję, że takie codzienne vlogi wam się podobają, a chyba tak, bo jest dużo komentarzy, dużo łapek w górę, za co wam serdecznie dziękuję. A dzisiaj chciałam was zaprosić na taki temat, który też się powtarza, pytania się powtarzają w sumie. Czy Hakan był w Polsce? Czy w ogóle poznał moją rodzinę? I jeśli był w Polsce, czy Polska jako kraj, jako ludzie, jako ogólnokształt, czy Polska mu się podoba? Także jeśli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to oczywiście zapraszam was teraz do oglądania i nie zapomnijcie oczywiście subskrybować mojego kanału, także zapraszam teraz. Także zaczynamy. Jeśli chodzi o Hakana, to ja wam powiem, że my jesteśmy razem 11 lat. Także byłoby to nieładne, gdyby nie znał mojej rodziny, prawda? Mamy wspólne dzieci, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną, więc ja znam Hakana rodzinę, a on zna moją rodzinę. On w ogóle poznał jako pierwszy moją rodzinę, z tego względu, że jak się poznaliśmy, to w Holandii był mój kuzyn, moja kuzynka i był mój tata, także on poznał, no i jeszcze siostra, także on poznał moją rodzinę tak jakby od samego początku, na samym początku. Także ja wam też stawię zdjęcia, bo mam sporo zdjęć, ale wyszukałam takie, wiecie, które gdzieś tam były w telefonie jeszcze, albo na Facebooku, gdzieś tam takie stare zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć właśnie Hakana z moją rodziną. Jeśli chodzi o to, czy Hakan był w Polsce, to tak, Hakan był w Polsce. Pierwszy raz do Polski pojechaliśmy w 2011 roku, albo 2010, już teraz nie pamiętam, ale wiem, że jeździliśmy trochę po Polsce, mało mamy z tych czasów zdjęć, ale coś wam tam oczywiście wrzucę. Byliśmy jeszcze tacy, wiecie, młodzi, także wrzucę wam jakieś tutaj też fotki. Hakan Polskę uwielbia, bardzo lubi Polskę, pod względem takim, że kraj jako kraj mu się bardzo podoba, ale nie mógłby w nim mieszkać, z tego względu, że nie oszukujmy się, Polska jeszcze jest takim krajem, który nie do końca toleruje obcokrajowców, jeszcze takich, wiecie, troszeczkę ciemnoskórych, a już w szczególności muzułmanów. Także my się jakoś nie spotkaliśmy, żeby mu ktoś tam ubliżał czy cokolwiek innego, ale są takie przypadki, gdzie się dzieją różne nieciekawe rzeczy. Jako kraj Polska, Haga zawsze powtarza, że Polska jest potencjałem, że to jest bardzo piękny kraj, ma w sobie i morze, i ma jeziora, i piękne góry, także zawsze jest zachwycony jak jedziemy, zachwycony jest tymi wioskami, jak przejeżdżamy, mówi, że na wioskach mają piękne domy, nawet te stare są piękne, po prostu jest zachwycony naszym krajem. Co do jedzenia, ogólnie Hakan nie lubi polskiej kuchni, ale ma takie swoje ulubione dania, jak na przykład pierogi ruskie. Uwielbia też zupę szczawiową, placka po węgiersku, gołąbki. Ma tam swoje takie, wiecie, dania, które bardzo lubi, jakąś tam rybkę czy coś takiego. Jeśli chodzi o ludzi, to jakoś nigdy nie miał nieprzyjemności z ich strony, ale dużo się naczytał, dużo się nasłyszał i w ogóle, także on też zawsze uważa, ale zawsze jak na przykład ja i mieszkaliśmy w Holandii, to jak jechaliśmy do Polski na urlop, to wiadomo, że z Holandii mieliśmy jakieś 850 km, więc on zawsze ze mną w Polsce zostawał, żeby nie kursować, żeby mnie zawieźć i wrócić, zawsze zostawaliśmy tam na jakiś tydzień w Polsce, a teraz, że mieszkamy blisko, to Hakan, teraz mam 450 km do Polski, więc Hakan mnie zawozi i sobie przyjeżdża w ten sam dzień albo na drugi dzień. Dla niego to nie ma problemu, żeby sobie wrócić. No i ja sobie wtedy zostaję w Polsce tydzień albo dwa, a później on po mnie przyjeżdża i wraca. I na początku zawsze się bał, że a może się nie dogada gdzieś tam na stacji albo coś tam, albo w sklepie, ale nie, Hakan zna tam jakieś słówka polskie, jakieś tam łamane i zawsze próbuje się dogadać tam z ekspedientką, czy z ekspedientem, czy gdziekolwiek indziej.
i zawsze ludzie są dla niego bardzo pomocni, więc to też jest na plus. Zawsze próbuję mu wytłumaczyć, próbuję mu powiedzieć to w jakiś sposób, a on próbuje to, wiecie, zrozumieć. Także z tej strony nigdy nie było żadnych właśnie jakichś problemów. U mnie na kanale chyba też jest taki filmik, co Hakanowi podoba się w Polsce, co Turkowi podoba się w Polsce. Jak go znajdę, to Wam też gdzieś tutaj podlinkuję, bo było nawet dużo tych plusów i minusów. I za chwilę Wam też tutaj pokażę właśnie, jak żeśmy spędzali wakacje w Polsce, jak żeśmy na przykład byli w Karpaczu, Hakanowi bardzo się podoba też Karpacz, byliśmy w Krośnie, byliśmy w dużo, dużo różnych miejscach, mamy też sporo zdjęć, które za chwilę widzieliście już albo zobaczycie. Także no, zobaczycie sobie sami. Gdzieś tam z moją rodziną, gdzieś tam na imprezy jakiejś domowej, gdzieś tam z moim chrzestnym, z moim szwagrem. Także Hakan zna moją rodzinę. Wiadomo, nie zawsze się potrafi z nimi dogadać, no ale wiecie, po głębszym kieliszku to każdy się potrafi dogadać, więc jak tam jest jakaś impreza i Hakan coś tam wypije z moim tatą czy tam ze szwagrem, to wtedy nie ma barier językowych. Nie ma, po prostu nie ma. Oni się dogadują, nie wiem jak oni to robią, ale oni się dogadują i po holendersku, i po niemiecku, i po polsku, także nie ma wtedy żadnej bariery językowej. To jest bardzo fajne. Także dużo mamy takich fajnych wspomnień, gdzie tam żeśmy razem imprezowali w domu, babcia przygotowywała właśnie jakieś zakąski i tak dalej. Wiecie, takie rodzinne po prostu spotkania. Okej, to nie będę Wam więcej opowiadać na ten temat. Podlinkuję Wam ten drugi filmik, co Hakanowi się podobało w Polsce, a co nie. Jeśli streścić te pytanie, no to już Wam odpowiadam. Hakan był w Polsce, Polska bardzo mu się podoba. Poznał oczywiście moją rodzinę, tak samo jak i ja poznałam jego rodzinę. Jeśli chodzi o komunikację, no to Hakan zna trochę słówek polskich, nie za dużo, ale to, co chce powiedzieć, to mu wychodzi, mówi. Także nie ma z tym jakiegoś problemu. Wiadomo, nie mówi zdaniami, ani nie ten, tylko jakieś tam słówka mówi no i rodzina stara się go zrozumieć. Także wcześniej zostawał ze mną w Polsce, jak wyjechaliśmy na jakieś wakacje, teraz raczej nie zostaje. Moja babcia też ma małe mieszkanko, nie chcemy się też cisnąć na tym mieszkaniu. Więc Hakan po prostu nas zawozi i sobie wraca, później po nas przyjeżdża i nas zabiera, także tak to wygląda. No dobra, to ja już teraz będę kończyć tą moją pogadankę, bo to któryś już filmik, gdzie sobie siedzę i do Was tak rozmawiam. Ale zapraszam Was teraz na resztę dnia, pokażę Wam, co dzisiaj będziemy robić, także zapraszam Was serdecznie. Enis, pierwsze pytanie do Ciebie. Cieszysz się, że idziesz do pierwszej klasy, do szkoły? Nie możesz się doczekać, co? No. Ile jeszcze Ci zostało? Nie wiem. 2 tygodnie, nie? I szkoła! Najbardziej to się mama cieszy. No Ty tak samo przecież. Cieszysz się, że idziesz? No. Tak? Już się nudzi w domu, co? Jasin? Elisa, gdzie Twoja siostra? Spokój macie chyba bez tej Eli, co? Nikt nie ma rodzi, tak? Nikt zabawek nie zabiera. Aleks przyjechał dzisiaj. Raczej się w nocy przyjechali. Tak, twój ulubiony dzień dzisiaj, no. Sąsiad przyjechał i Jasny już szczęśliwy. Sąsiadka była z rana dzisiaj, przyniosła czekoladki. W podziękowaniu za to, że jej podlewałam kwiatki i sprzątałam za nią na korytarzu. Także była na chwilę, posiedziała, w 5 minut pogadałyśmy, no i poszła. Miało być dzisiaj ciepło. Muszę w ogóle ściągnąć to osłonkę na te osy, muchy, bo ona się tutaj urwała. I Wam powiem, że i tak wlatują, i tak wlatują. Więc to nie zdało w ogóle egzaminu. Kupiliśmy też takie drzwi właśnie z taką siatką, no ale Hakan zobaczył, że to trzeba w ogóle tutaj wiercić i ten nie chciał uszkadzać nowych drzwi. Chociaż powiem Wam, że sąsiedzi wszyscy wiercili, przymontowali, było ok. Hakan mówi, że nie, bo w razie czego później będą się czepiać z miasta, więc kupiliśmy takie coś, no a to w ogóle nie zdało egzaminu, więc trzeba będzie to ściągnąć i wyrzucić, ale dzisiaj miało być słońce i go nie ma.
Ale jutro pokazuje, że też ma być słonecznie, ciepło aż do soboty, więc zobaczymy. Dlatego jeszcze tą siatkę zostawię, bo później już na pewno będzie chłodniej, więc ją ściągnę. Mamy w ogóle oblężenie os. Pszczoły os, nie wiem jak to tam się zwie, wlatują do domu gromadami, po 10-12 sztuk czasami. I co chwilę chodzę i je wypędzam. Ale to już się staje uciążliwe, nawet tutaj od sąsiadki ugryzły córkę i noga strasznie spuchła. W ogóle u nas dzisiaj nikogo nie ma. Moje auto stoi, sąsiad jest. Tu widzę sąsiadka. To jest ciotki stare auto, które nie chodzi. I sąsiad tutaj stąd u nas z góry, a reszty nie ma. Cisza. Taka pogoda. W ogóle nie widać, ale jest naprawdę mgliście. Z rano, bo w ogóle była mgła straszna. Też nie widać teraz tego. A ja ogarniam, kochani, ogarniam. Z rana zawsze jest taki barok tutaj, że po prostu muszę to ogarnąć. Sąsiadka w ogóle przyszła tu gdzieś koce. Już nie wspomnę o kuchni, jak to wygląda. No już troszeczkę ogarnęłam, bo tu był grill. Ten elektryczny schowałam, tu został ryż, tu jeszcze deseczki i w ogóle także w miarę ogarnęłam to wszystko. Ale jeszcze jest roboty. Odkurzyć i tak dalej, także tak to wygląda. A jednak mamy to, jest słoneczko. Właśnie wrzuciłam pościele chłopaków do wyprania. Trzeba korzystać, żeby poschło na balkonie. Także super, cieszę się, od razu lepiej. Nie jest to jakieś gorące słońce, nie jest gorące, ale jest fajnie, przyjemnie. Miałam nic nie robić, tylko odpoczywać. A ja tak nie potrafię. Wybrałam właśnie pościel chłopakom. Wybrałam też kapę naszą i wsadziłam naszą pościel. Jest ładna pogoda, dlatego korzystam. Wiecie, o co chodzi. No, idę im założyć teraz. Pościel, chłopaki mi pomogą. Posprzątali pokój. Odkurzyli. Ja im pomogłam tylko tam, wiecie, koło komputera. Te kable, kabelki, takie rzeczy. A tak to... Tutaj dostałam też od sąsiadki z Mołdawii takie cukierki, tylko wiecie co? Ja nie lubię cukierków z galaretką, po prostu nienawidzę, a one są z galaretką. No i przyszła niespodzianka dla Hakana, zamówiłam mu trochę fajnych, mam nadzieję, ubrań. Także zaraz otworzę i Wam pokażę. No, musiałam przerwać, bo byłam po Elif. Ten sklep, to jest taka apka internetowa, to jest ogólnie internetowy sklep. I żeby do niego należeć, musi ktoś Ciebie z zewnątrz jakby wziąć, żebyś mógł być klientem. Nas tam zaaplikował nasz kolega. Bo inaczej samo z siebie nie można się tam zalogować, wiecie o co chodzi, to tak wiecie, no. I tam są bardzo fajne, na przecenach i nie tylko, ubrania różnych marek. No, możesz jeść, no. Prezent dla Hakana, ja otwieram. Nie będę Wam może, a może i otworzę, pokażę Wam za chwilę. Jest sporo, mu zamówiłam rzeczy, kamizelkę, jakąś bluzę, bluzy w sumie, chyba nawet buty, już nawet nie pamiętam. Za chwilę otworzę, Wam pokażę. Tutaj jest taka kamizelka czerwona, bo tylko taka była, sobie myślę, jak szaleć, to szaleć, dlaczego nie? Kolory są potrzebne w życiu i zawsze może pod jakąś bluzę czarną na przykład założyć i będzie super, że taką kamizelkę ma. Co nioni? Tutaj jest bardzo fajna bluza. Ja już nawet nie pamiętam cen za to wszystko, ale chyba cała ta paczka, nie wiem, za 150 euro, bo dużo rzeczy było na przecenach, a to są naprawdę rzeczy oryginalne. Także to też jest bardzo fajna. Zawsze zamawiam dzieciom, sobie i mówię, tym razem też zamówię Hakanowi, bo tak to on sobie pójdzie i kupi też, wiecie o co chodzi. Ja też mu kupię, ale mówię, jak już zamawiam, to zamówię i jemu. Będzie się cieszyć na pewno. Tutaj też jest bardzo fajna bluza. Ona naprawdę kosztowała grosze, bo ona chyba kosztowała 13 euro, była na takiej przecenie. I naprawdę bardzo fajna. Na zimę będzie ok, zobaczcie. No i Hakan już niestety, ale musi eleczki zakładać już. Eseczki nie ma, emeczkę też już można zapomnieć. Teraz już tylko eleczki. Tutaj jest też taka bluza, ale ja Wam powiem, że ona jako Elka, ojejciu, jeszcze z tym klipsem, zobaczcie, będzie musiał ją Hakan odesłać.
Nie oderwali klipsa, no nie mogę. Tutaj jest Elka, ale ona jest mała. Ona wygląda jak Emka, więc niestety, ale ta będzie musiała iść do odesłania. Tym bardziej, że ma tutaj klipsa, ale bubla strzelił to. Także tak to wygląda. I jeszcze zamówiłam Hakanowi buty. Chociaż mój mąż ma butów więcej niż ja, szczególnie sportowych. Ale zamówiłam mu takie buty Adidasa. I wyglądają tak. I one chyba kosztowały, nie wiem, 40 może euro. Ja już nie pamiętam, naprawdę. Mówię wam, że za tą całą paczkę chyba 150 euro dałam, także to nie było naprawdę jakoś dużo za takie rzeczy.